Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, no wracamy sobie już tu powolutku, ale zanim ja to wrócę, zanim dalej sobie przejdziemy, na tym chyba menu nam nie leci ani Hunger, ani Body, ani Mind, tym bardziej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli jestem w błędzie, to oczywiście mnie poprawcie, ale wracamy do komentarzy, wracamy do waszych porad, które tutaj mi przedstawiacie. Ja sobie oczywiście wezmę to na główny ekran. No i tak, w ogóle dzięki wielkie za to, że tak się angażujecie w to wszystko. Naprawdę, normalnie jesteście cudowni. Więc oczywiście dzięki brak pomysłu na nazwę, dzięki Goodlove, Gierczak, Watrox nawet. Się pyta, czemu tak mało osób w ogóle nie jest na kanale. No i do wszystkiego się oczywiście ustosunkuję. Goodlove oczywiście znów całą listę nam z 8 odcinka napisał. Ja ogólnie mam problemy ostatnio z odpisywaniem na komentarze, bo od tego czasu nie mam za wiele. Tak musicie mi oczywiście darować. Ogólnie staram się usiąść raz na jakiś czas i po prostu na te wszystkie komentarze odpisywać. Wiem, że i wy poświęcacie mi dużo czasu, więc i ja przynajmniej staram się nawet to głupie serduszko napisać, żebyście wiedzieli, że dany komentarz przeczytałem. Tak więc dobra, pierwsze i w sumie jedyne tym razem tipsy w stosunku do Fear and Hunger będą od Goodlove'a. Jak mówiłem, szkło nie działa na każdego, ale serio, ono działa, zaufaj mi. No to będziemy oczywiście wiedzieć. Z dzisiejszego odcinka wiesz, że jeśli do końca dnia trzeciego przeżyje ktoś poza tobą z tej czternastki, to coś się stanie. Zdradzę ci, że bad end i to srogi, więc wolisz tego uniknąć. Widziałeś również drzewko rozwoju postaci. Może ci się wydać skomplikowane, ale naprawdę jest proste. Każda postać ma drzewko, które może rozwijać zwykłe drzewka. Łatwo zobaczyć, które jego części są blokowane, bo fioletowy rdzeń będzie na nie nachodził. Okej, ale jak idzie zdobywać duszę? Proste, zabijając pozostałych uczestników festiwalu. I tak chodzi tu o główną czternastkę. Teraz rozumiesz, czemu polecałem ci się do nich zbytnio nie przywiązywać. Żeby przejść grę podstawowym endingiem, pozostali uczestnicy muszą zginąć, a ty musisz dostać się do wieży księżyca przed dniem czwartym. Ale raczej widzisz, że lepiej opłacać się ich zabijać. Warto iść w Agility, gdy masz go 16, masz zwykle dodatkowy ruch, a gdy masz go 20, to będziesz mógł uciec niemalże z każdej walki. Jeśli chcesz, możesz narysować znak Grogorota i poświęcić kozę. Pozbędziesz się jej i chyba będziesz mógł już nauczyć się nekromancji. Może i nie możesz kontrolować trupów, ale nie kosztują ci oni jedzenia i alkoholu. To gdzie iść, napiszcie w następnym odcinku. Trzymaj się i obdziwił jeden kasuł. Dzięki wielkie. Co do pytania Watroxa, czemu mam tak mało subów? To jest dobre pytanie. Może dlatego, że odcinki nie mają praktycznie montażu. To jest surówka, totalna surówka. Jedyne co dodaję, to tak naprawdę intro, ending, no i tam jak coś odpierdolę w międzyczasie, to może to zmienię. A po drugie, no jestem dosyć wulgarnym człowiekiem, naprawdę. Zresztą widzicie po odcinkach z Isaaca. Ja, czując się w jakimś towarzystwie wygodnie, nie baczę na język. Dlatego na przykład jak gram z Turcjanem, to tam się mega śmiejemy. Naprawdę czasem te piki dźwięku nawet są tak wysokie, że to jest po prostu szok. Ale ja czuję się przyjemnie. Ja robię to w tej chwili na YouTubie, co robię. Robię to z czystej przyjemności. Wiadomo, jakieś tam poczucie obowiązku nadal we mnie jest, że te odcinki muszą być nagrywane. To takie może moje głupie takie, wiecie, myślenie. Ale no, ja wiedząc, że ktoś czeka na te odcinki, mam po prostu właśnie tak, że wydaje mi się, że muszę po prostu te odcinki wrzucać. I to może jest chyba największy mój problem w tej chwili. No ale cóż, każdy ma jakieś tam swoje mankamenty, prawda? Prawda. Dobra. Naprawdę, no te komentarze, które piszecie, to jest coś pięknego. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale w endingach postanowiłem, że troszeczkę wam podziękuję, przynajmniej na tym ekranie, takim na endingu, gdzie ten kotną sobie tymi łapkami siedzi na tym stole, na tym biurku. I przynajmniej wasze niki przelecą, że te komentarze oczywiście są jakieś tam wyróżnione w tej serii. I myślę, że nawet takie małe błyszczenie oczka w waszą stronę będzie w jakiś sposób przyjemne. Dobra, wracamy do gry. Wracamy do gry. Ja myślę, że sobie tutaj grę zapiszę, bo. Już wam mówię wszystko. Chciałbym mieć jakieś takie odniesienie tutaj do tego wszystkiego. Żeby już nie klikać. Dobra. Jeszcze sobie tylko coś zrobię. Tak na szybko. Lecimy.
Dobra, tutaj już nie mamy nic do zrobienia. Mieliśmy informację, że wypadałoby przejść do tej dziewczynki i zobaczyć, czy ona w ogóle żyje, czy nie żyje. Ale oprócz tego, chciałbym zawalczyć z tym ślimakiem. Tylko nie wiem, czy tego ślimaka nie będę mógł atakować tutaj na dole, tak czy inaczej, bo on tutaj sobie chodził. On tutaj sobie chodził i coś zwiedzał. Czy my to czytaliśmy? Chyba czytaliśmy. Chyba to czytaliśmy, ale już nie pamiętam. Coś tam nam stuka powolutku. Dobra, asymetryczny okrąg prowadzący między ludźmi a starszymi bogami. To jest tym kruzyfiksem, też chyba już czytaliśmy, prawda? Tak. Ja. Uno momento, dobra. Lecimy. No i są ślimaki. Miałem dobre wrażenie, że są. Kurde, i teraz pytanie, czy one są ciężkie? No spróbujmy sobie zawalczyć z nimi. Jest brzydki. Jest bardzo brzydki, ale być może uda nam się jakoś go wykupić. Garłotny ojciec powoli zbliża się do ciebie, nie spuszczając z ciebie wzroku. Mój ojciec? Ciekawe. Widzę, że Marina ma chyba problem. Nie lubi takich dziwnych stworków. Dobra, pogadajmy sobie z nim. Kreatura wydaje się, że nie jest w stanie wypowiedzieć żadnego słowa. Ale zielone, bezdenne oczy potwora wnikają głęboko w twój umysł. Słyszysz koncepcje i pomysły, które pozornie pozostają nigdzie. Tam za głośno grę. Musiałem sobie przyjrzeć na słuchawce. Okej, rozumiem, że stworzenie nie jest z tego świata, ale niezależnie od tego, motywacje leżą wśród ludzi. Czujesz intensywne żądanie krew. Czyżby za to, że go tam zabiliśmy, tego naszego ślimaczka? Po prostu pójdźmy w innych kierunkach, okej? Okay? Czego chcesz? Przygotuj się na śmierć. Dobra. Po prostu pójdźmy w innych kierunkach. Zobaczymy, co nam odpowie. Czujesz, jak oczy stworzenia zakupują się jeszcze głębiej. Czy przenikają cię jeszcze głębiej. Jasne, że to zainteresowanie jest teraz przez ciebie. Pull the dagger. Dobra. Skupia swoją atencję. Mind control. No i super. Nasza Abel ma mind control. Świetnie. Razem porozmawiajmy. Czego chcesz? Czego ty od nas chcesz, kolego? Widzisz sobie wizję nieznanego Boga. Bóg, który nie należy do tego świata. Bóg, który nigdy nie należał. Jego kształt nie ma sensu, nawet jego słowa wizja. Nie zrobimy nic. Dobra, ale widzę, że utracenie kontroli... What the fuck? Spróbujmy jeszcze raz podmawiać. Ja i tak cofnę to, więc spokojnie. Abel już tutaj nam żyje. Chciałbym mu rękę obciąć. Prepare to die. Gotuj się na śmierć. Twoje groźby nie wydają się mieć wpływu na stworzenie. Powoli... stworzenie zbliża się do ciebie w ślimaczym tempie. Czy powoli? No, w ślimaczym tempie stworzenie zbliża się do ciebie. O Jezu, to był hentai. To mnie tu hentajujesz, ej, przyjaciel. Jumping bites. No jest mocny. Pierwsza fala jeszcze nie, ale druga już naprawdę jest mocna. Być może niepotrzebnie zabijałem tego ślimaka. Ciekawe, czy gdybym go nie zabił... Germana Sebastian tutaj. Ciekawe, czy gdybym go nie zabił, to one by powstały. Kurde, ale no człowiek nie wiedział, że on będzie. No dobra, tutaj byliśmy. No świetnie, no musimy z nim zawalczyć. Surprise. Dobra, tylko teraz już walczymy tak na serio. Teraz już walczymy na serio. Czemu ty masz drugie stadium? Bez jaj.
No w takim stanie nie będziemy walczyć. Nie będziemy w takim stanie walczyć, bez sensu. Bez sensu. Jeszcze raz. Tędy będzie nam ciężko przejść. Ciężko będzie nam przejść tędy, bo jakby nie patrzeć. Tam jest ich dwóch. Musimy mieć jakiś sposób, żeby z nim poradzić. Spróbujmy go jakoś wyprowadzić w pole. Pyk. Dobra. Już wiadomo, że może stracić fokus na nas dzięki temu. No, widzisz? Aha, ty nie możesz tu przejść, tak, kolega? No niedobrze. Kurde, no. No muszę z tobą walczyć. Patrzcie jak zapierdziela. Próbuję go tu ominąć. Aha, surprise, motherfucker. Dobra, to trochę bug. Trochę nie bug. Ja już tu byłem. A nic nie mamy. Dobra, żeby tylko nam nie skoczył, to będzie git. To będzie git. Jeszcze gdzieś tu jeden chodzi. Gdzieś tu jeszcze jeden koleżka chodzi sobie. O Jezu, jaki to jest szybki, to jest jakiś szybki mob. No nie złapał nas. Dobra, walczymy. Już teraz mamy, jakby nie patrzeć, głód na maksa. Jest na walkę. Pyk. Już bez ręki jesteś. Fokus. No nie, no znów stracimy kontrolę. To. Marina. Marina ze młyna. I teraz nie wiem, co walić. No gdzie w Abel piszesz ten buraku cukrowy? Najgorsze jest właśnie to. My zbytnio nawet nie mamy jak go walić. No przestań walić w Abel. Kurniu. Miss. Tak. Ja mam jakiś item, który by mi pomógł w tym. Tu erby mam. Dirty paper. Toilet paper. Co to w ogóle jest? Papieru tego można używać do opatrywania małych ran i tamowania krwawienia. Wygląda jednak całkowicie zjełczały, brudny. Na pewno nie jest to... Nie jest to najbardziej higieniczny sposób na załatanie się. Dobra, atakujemy. No i chuj, zabiliśmy Abel. Świetnie. No i już nie chcę. Świetnie. To było szybkie. No musimy znaleźć sposób na nich, bo jak tak dalej pójdzie, to będzie naprawdę dupa straszna. Albo zaraz się cofnę i spróbuję bez tych ślimaków. Ogód i jeszcze ogód. Tamten jest mega szybki. Jeszcze? No to są chyba jaja. Co to tak długo ten głód tutaj nam został? No jakieś żarty. To są jakieś żarty. Fuck. No i nadal mamy kurwa głód. No ja pierdolę, ile można? Nie, dobra. Mamy 14 minut odcinka, nie będziemy z nimi walczyć. Próbuję. Ja się teraz cofnę. Tylko to już zrobię bez waszej ingerencji, więc żebyście się tam nie spłakali do mnie o to.
Wybiorę oczywiście te same wszystkie rzeczy i zaraz widzimy się powrotem. Chyba, że jednak to nic nie da. To wtedy po prostu wrócę do tego save'a. Okej. Okay. Prawda jest taka, że nic nie zmieniło. Nic to nie zmieniło, dlatego wróciłem. No po prostu nie zabiłem tego ślimaka, od razu oczywiście się zrespił. Czy zrespił? Ten zły się zrespił, że tak powiem. No musimy znaleźć sposób, żeby jakoś je pokonać. Innej opcji nie widzę. Chyba, że mamy jeszcze jakiś przedmiot, na przykład typu Beer to piwo. Ewentualnie jeszcze. Może po prostu właśnie w tej chwili wykorzystamy pistolet, broń. Może to nie jest głupie. Dobra, Bear Trap. Zobaczymy. Użyjmy tego. Use. Aha. Widzę, że i tak to nic zbytnio nie dało. Tylko tyle, że trochę go tam pohartaliśmy, ale to chyba też nie za bardzo. Też chyba nie za bardzo. Miejsce są. Też mi stracili. O, dostał w łeb. Focus and attention, nie? Mind control poszło na Bell. Ej, jest szansa, że... że dalibyśmy radę go zabić. On teraz nic nie widzi. Miss poleciał, no i zabije nas. Miss. Bull poleciał po kursu Dark Marine, dopiero teraz na nią. Bo to nic nie dało. Dobra, próbujemy jeszcze za pomocą broni ich pokonać. Myślę, że to też nie może. Czy może nie być głupie? No to był w ogóle save właśnie tutaj, który sobie zrobiłem, ale to zobaczcie, no ślimak jest po prostu chodzący, a oni nas i tak atakują. Oni się po prostu zrespią tutaj. W ogóle w Circle nie byłem jeszcze, ale oni się respią. Tylko chyba z tego co widzę, to nie ma tej informacji your father, tak? A nie, I am your father, jest. No to jest, tak czy inaczej. I nic to nie zmienia. On używa tych samych ruchów, dialogi są takie same, nie da się uciec. Bo próbowałem już. Już zabiłem walkę jedną, więc no mówię, no nie ma sensu się cofać. Ślimaka możemy zabić i tyle w temacie. Teraz metoda na głoda. Czyli próbujemy wziąć broń. Equip, rifle i testujemy. 10 pocisków, być może się uda. Bo jest to naprawdę irytujący mob. Dobra, w ramię strzeliliśmy. Jezu, ile ty masz tego? Został ślimak, hej. Czyli trzeba go walić w ten sposób. I z nich lecą soulstone, tylko no 4 pociski, to jest dużo. To jest mega dużo. Nie ma nic, co nie ma czego obcinać, że tak powiem. Czyli ślimaczki dobrze, że rozwalamy. To są po prostu stwory, które trzeba w ten sposób uwijać. Ale zobaczcie, że on jest raz szybki, raz nie. Widzicie, on teraz jest wolny. Jak będzie szybki, to będzie problem. Spójrzmy tu sobie. To jest to przejście tutaj. Kurka, wódka robi się niebezpiecznie. Da się tędy wyjść? Kurwa. Aj. Nie ma ręki. No walmy. Być może lepiej byłoby w głowę go walić. Kosuje swój attention i mind control poleciał. Spróbujmy go zabić. Tylko no Marina... On sama siebie walnęła, to...
mega. No tylko ona jak siebie walnęła, to w sumie odzyskała kontrolę nad sobą. To może nie być głupie. Fucking bite. 7-6. Jaki ty jesteś wytrzymały, dziadzie. Wiesz co, Marinka sobie tu od razu... Jakby najlepszy poziom, to też nalepa. No liczę na to, że go zabijemy. No właśnie. Dużo ma HP. I gnoju, zdychaj. Ostatni pocisk. No nie mamy już czym szaleć. Ten jeden to sobie zostawimy, żeby sobie w łeb strzelić ten wyżej. I robimy zamiankę. Mamy już buddy 86 na Marinie, więc teraz nasza koleżanka chyba powinna troszeczkę tego ringa podnosić. Jed, nie to. Axe. Bellstone może być. Battlestone. No i tu robimy equip. Plank shield. Może być to. Dobra. Przeszukujemy, bierzemy tylko Soulstone'a. O. A to on ma różne rzeczy. Nie wiem, czy jest sens w ogóle używać tych urn. Jest w ogóle sens używać urn, no bo one posiadają tylko i wyłącznie pył. Czy ashes, no popiół. Więc no nie wiem. Być może nie. To wygląda jak przejście jakieś. I mamy asymetryczny okrąg. I to jest asymmetrical. Znowu oczywiście babcia Shiro. Kręgi. Iron hanger. Termina Circles, o. Już patrzymy. To jest okrąg. Zgubiłem to. Naprawdę tego nie ma? Asymetryczny, dobrze mówiłem. Asymetrical, czyli musimy narysować Sigil, Grogorota, Rera, Sylwian albo Winuszka. Grogorow ma taki... O, to jest ten na górze. Dobra. Jest tutaj sigil Grogorota. Możemy kogoś sacrifice'ować. Teoretycznie pisaliście mi, że możemy kozę tutaj sacrifice'ować. To być może, być może. Czy też nie możemy? Kurde, wiecie co? Ale ja zapiszę. Ja zapiszę, bo już trochę przyszliśmy. Dobra. Idziemy dalej. Tylko Almer został. Po prawej stronie też są schody. Też trzeba o tym pamiętać. Ale one się chyba łączą. Jep. Łączą się. Jest coś napisane na tej książce. Nowi bogowie. Nowi bogowie. Jak myślisz? Co się stanie, jeśli małpa otrzyma moc? Co to wyższa? Jedyne co umie, to zgwałcić i poczuć wszystko swoją ścieżką, w sensie na swojej ścieżce. Po prostu przetrwać. Green herb. Pipe. Pora item masków. Co coś jest? Oh no, oh no, oh no, oh no. Nikogo nie chcę. On jest irytujący. Mamy mnóstwo tutaj ścieżek, żeby ich poomijać. Nie wiem, gdzie to prowadzi. A to jest ten sam dziad. I ty gnoju. No jest ich tu pełno. No było, wiesz, jeszcze trochę itemków, no właśnie. On ma jakiegoś swojego speeda. Dobra. Dobra. No i teraz już prosta droga, nie?
To weźmiemy, chociaż tu zazwyczaj nic nie ma i tak. Udało się. No nie chcę z nimi walczyć, bo oni są naprawdę ciężcy. To jest przeciwnik. Kurwa, naprawdę? Ja zobaczcie, że w ogóle stamina nie spada. Musimy biegać przed nimi. I uciekać. O lol. Dobra, tu jest chyba wyjście. Kolejny okrąg. I to jest okrąg, to jest okrąg, to jest okrąg perfekcyjny. Almer, ewentualnie God of Firnhanger, czyli ten M. Prawda? Tak. To będzie save. Almer. Almer ma krzyż. To będzie ten sigil. Sprawdzę. Tak. Wiemy, że Firnhanger to jest save. A, tu jest jakiś portal. Perfekt. Krąg doskonałości. Krąg doskonałości. Bogowie wśród ludzi. Ludzie wśród bogów. Gdzie chcesz podróżować? Mamy Church of Almer. Na razie nigdzie. Chcę tylko zapisać grę, bo już trochę tu osiągnęliśmy. Dobra. Tylko nie nadpisać. Dobra, i tu jest chyba to przejście, do którego nie mieliśmy w ogóle wejścia. Tak? Tak, tu jest wyjście. No i tu mamy fast travela. Dobra, ale co jest głębiej? No i to jest kolejne wejście. No właśnie. I zrobiliśmy kółko w sumie. No ale dużo amunicji się pozbyliśmy. Też nie za dobrze. Jeszcze w dół jest, ej. Gdzie prowadzi to miejsce? Bo powiem wam, że nie podoba mi się trochę. Winda. Chcesz użyć windy? Oczywiście, że tak. Przypomina wam coś ta winda? Bo mi bardzo. Ale jednak nie. Jednak nie. Zebrać się tego nie da. To jest jakieś wejście. I znów wracamy do miasta. To jest to miejsce. Mówiliście, że warto ich zabijać. Attack her. Nie wiem, czy... A, The Crazy Villager jest za bardzo zajęty, żeby zwrócić w ogóle na ciebie uwagę. Jezu, co z tym jest i tak? Szukajmy tabaką, o, no i zajebiście. Obetnijmy główkę. Dobra, most crooked head. Most crooked head, nie mam pojęcia. A, spalony księżycem, okej. Okay. Jako trofeum. I tutaj mieliśmy również przejście do podziemi. Nie no, was tu my się na pewno pozbędziemy, to możecie być pewni. Dobra, attack him. Wyłączy mi się monitor na chwilę. Dobra, na szczęście wrócił do normy. Miss. Miss. Mogę to poczuć, jest we mnie. Czołga się pod moją skórą. On mnie atakuje. Jest trochę głupi, wiecie? Która ma ringa? Abel chyba. Oczywiście. Gardujcie się. To nie jest głupie. Dobra. Revamp. 55. Lewapy nie dają nic. Tylko tyle, że się możemy podleczyć. Ale ja to zrobię, bo naprawdę... Take it up, please. Zmienicie to we mnie. Nie wiem, czy teraz jest sens... przynajmniej jednego trzeba sobie zostawić, nie?
bo to jest bardzo dobre miejsce, żeby sobie HP podleczyć. Gdzie on nam nic nie robi. Spokojny. Nie mamy kozy. Teraz możemy sobie bez problemu też ten ring ściągnąć, bo teraz tak. Nawet nie musimy. Let's run. Robimy equip. Oczywiście ściągamy to. I teraz bierzemy sobie od niej. Że ja nie pomyślałem o tym, to jest naprawdę dziwne. Itchy, itchy. Dobra, no oczywiście gard. Nie wiem, powiedzcie mi, czy to jest sens zostawiać ich. Przynajmniej no mówię jednego. Jeden, żeby tak sobie tutaj chodził. Bo jak na takie reperowanie HP, to jest bardzo spoko. W szczególności, że nie dają nam zbytnio tych niebieskich fiolek tutaj. W jedynce było więcej. Dobra, stópka, stópka. Możemy go zatkować już. W ogóle użyłem nie tego klawisza. Dobra, dajmy wap. Wap, nie wiem, czy coś to da. Pewnie nie. Nawet na hita. Dobra, jeden zostaje. Almond leg. Świetnie. Ja mi przeszkadza, że tego jego koledze w sumie go wkościnamy? Chyba nie. Chyba nie. Temu łebka nie ściągnęliśmy. Ale główkę. Szukaliśmy cię? Nie. Znaczy tak, szukaliśmy go. Nothing here. Ale tu mi się wydaje, że coś jest. Czy nie, nie ma nic. Okej. Dobra, ty babcio zostajesz. Tego możemy sobie zabić. Oni to szybko w sumie padają. Wystarczy kowalić raz. O, jednak nie. No dwa. I widać, że oni też coś mają w sobie. Jakiś red meat czy coś. No zawsze to jest jakiś przedmiot, prawda? No i głowa. No i głowa. I wiecie, co chyba zaraz zrobię? Mówicie, że musimy doprowadzić do tego, żebyśmy zostali tylko my. Być może. Nie byłoby głupim teraz polecieć i... może w pociągu kogoś zabić? Co o tym myślicie? Co o tym myślicie? Bo tą naszą osobę w tej chwili, sobie z nią chodzimy, to ja bym mógł poświęcić dla Grogorota. Ale reszta w sumie? No jest w pociągu. Jest w pociągu, zaby na to. Ja bym z chęcią to zrobił. Ją mogę zaatakować? Mogę ją zaatakować. Spróbujmy. Spróbujmy, no nic nam nie szkodzi, prawda? Nic nam nie szkodzi. Ja jestem ciekaw, jaka będzie reakcja naszej koleżanki. Możliwe, że ona jest pokona. Co ty myślisz, że robisz? No, pistolet. Ja też już kiedyś zabijałam. Nie myśl ani przez sekundę, że i tego nie zrobię, że nie starczy mi odwagi na tego, żeby użyć pistoletu. Nie powinniśmy walczyć między sobą. Musi być inny sposób. Da się jej rękę uciąć? Arms. No dobra. Tylko nie możemy Abel kontrolować. A nie, możemy Abel kontrolować. Ej, dobra, no i co? No i koniec. Już po koleżance. Zaobserwowałeś nieskończoną duszę. Karin nie żyje.
Zdobyłeś 6 pocisków 9 mm, Luger pistol i kurtkę pilota. Wow. Wetnijmy głowę. No, no, no. Może mnie muszę skopać? Bez reakcji jest martwa. Kurde, no nie wiem, czy to nie jest... Nie jest sposób, żeby pozabijać ich pierwszego dnia. Endless Soul. A myślę, że tu nie ma przejścia, ale jest. Zobaczymy, czy reszta jest również tak słaba jak Karin. Też słaba. Też pojęcie względy, no miała ten pistolet, nie? Jakoś sobie z nią poradziliśmy, ale... To też jakoś super słaba nie była. Jest to przejście. O tu. Na dole. Nie. Ja. Przyzwyczajam do tego, że po prostu tu są... Wiecie. No zwykłe przejścia. To jest tylko łóżko. No jeszcze nie pamiętam w ogóle jak się szło. Chyba szliśmy właśnie dołem. Nie. Ja. Szliśmy dołem. No właśnie, no i tutaj mamy znów... Znów mamy ten circle. Mamy 6 obciętych głów, z czego 5 jest non-constantal. Nieznaczące. Ale nie biorą udziału w zawodach. Weźmy wszystkie. Ty, który przychodzisz z ofertą, pytasz się o swoją nagrodę. Masz, czy otrzymujesz 6 kawałków duszy, kamienia duszy. Dobra, widzę, że to samo. Nie skomentował w ogóle naszego offeringu tej lepszej duszy. I jest ten sam tekst. Być może źle zrobiłem. Ale czekajcie, bo wypisaliście komentarze. Wcześniej. Jeszcze wcześniej. To do tematu właśnie tych shardów. Nic tu nie widzę. Nic tu nie widzę. Na pewno było. Na pewno było i jestem pewny, że pisał to... Utlaw. Pisał to Gutlam, dlatego szukam teraz tego komentarzu. To nie mogę znaleźć. Dobra, mniejsza. Idziemy jeszcze do pociągu. W tym odcinku robimy taki przebieg w sumie no testowy. Wiecie, no ja pewnie cofnę, bo... Chociaż może i nie cofnę. No to jesteś łatwy w sumie, ale... Wolałem cię nie zabijać. Oh shit, pipe smash. Odetnę ci łapę, będziesz płakał. Dobra, nie masz łapki. Ty masz tackle? Powiedz mi, że ty nie masz tackle. Ej, no nie powinieneś mieć łapki. Ej, nie masz, dobra. Ja chcę sobie teraz zrobić item. Ring of Wrath też oczywiście zmienić na Soul Devour Knuckle. I dać teraz apel. Babel trochę w piczkę dostała. Oczywiście guard. No chyba nie ma tackle. Na szczęście. A nie ma tackle. 12, sporo. Zostaw ty mnie. Dobra, rev up. Guard, rev up, guard. Za 7, kurde.
Dobra, bo to już jest wkurzające, co on robi. Bo trochę tam podnieśliśmy te statystyki. 23. To już te podnieśliśmy. Zobaczymy, czy teraz jak stracił równowagę, to jest groźne. Już teraz nie wali tak go. Chyba już mu przeszło. Chyba na pewno mu przeszło. Musimy w ogóle Mind Abelli trochę podnieść, bo mam 36 już tylko. No takie dwa ringi myślę, że dla każdego z członków drużyny. W ogóle pamiętacie, że kiedyś był ring odwrotny, w sensie, że daje nam za to Sanity. Teraz jest jeszcze odwrotnie. Teraz jest jeszcze odwrotnie. Dobra. Tobie możemy dać Plank Child. A tobie ten Devil Ring. Zamienimy na to. Nie masz ani rączek, ani nóżek już, no biedaku. No i 100 HP. No i se sieć. Ja cię już nie ruszam. Ty zresztą mnie i tak nie dogonisz. Już jest mniej więcej bezpiecznie. Tylko to też właśnie, no mówię, że to jest testowy ring. Ring. Run. To mnie niepotrzebnie zrobiłem w takim razie, no ale wolę mieć 100 HP na walkę z ludźmi w mieście. Nie tędy. To było w lewo. To było w lewo. Chciałem przy okazji zobaczyć, czy dziewczynka już jestem gotowa. Kilka zabita, tylko to chyba nie tędy. Tu w lewo. Tak, gdzie jest ten krzyż? To znów polazłem źle. Było tędy. Zrobiłem kółko, zrobiłem sobie kółeczko. Powinienem zaraz kończyć odcinek. No ale jeszcze polecimy do tego pociągu. Polecimy do tego pociągu. Jestem ciekaw. Dobra, i tutaj był nasz kolega Drwal. Już niedaleko w sumie. Jak myślicie, czy oni zareagują? Dziewczynka będzie w pociągu? Co tam się będzie działo? Co tam się będzie działo? Możemy na skróty polecieć. W ogóle ta stamina powinna być nieograniczona tutaj podczas chodzenia, no bo jednak to przyspiesza trochę tą podróż. Bez Moonless. No i co? Book of Alignment. Żeby zobaczyć w razie czego. Sobie odstęp. I wchodzimy. Dobra. Było, że na chwilę sobie odejdę. Nie ma dziewczynki w pociągu. A jednak jest. Ej, a czy to nie ona była tutaj? Chyba ona tutaj była. Dobra, dziewczynko, kim ty jesteś? Samari. Panienka Samari. Samari ostrożnie patrzy na ciebie z zagrzywki. Marina. Cześć. Muszę coś wytłumaczyć. Ja nie chciałam zabijać. A może i chciałam. Ale i nie zrobiłabym tego w normalnych okolicznościach. Przysięgam. Ale ten mężczyzna... Kiedy zobaczyłam tego złego człowieka, wszystko zrozumiałam. Wszystko, o czym myślałaś? On był po prostu zły. Jeśli nie gorszy. I... Nie tylko przez jego myśli.
Był po prostu podły. Kiedy mnie chwycił, zobaczyłam ten jego błysk w oczach. Ja po prostu nie mogłam. Po prostu nie mogłam. Nie musisz niczego wyjaśniać. Najprawdopodobniej myślisz, że jestem szalona. Ale naprawdę nie chciałam, żeby to się zdarzyło. Marina, musisz mi uwierzyć. To wszystko na samą nadzieję. Proszę. Po prostu nie myśl, że jestem potworem. To wszystko. Ty naprawdę mnie nie pamiętasz? Jestem z Watykanu. Jak ty. Wydaje mi się, że nie pamiętam, żebym cię kiedykolwiek wcześniej widziała. Ja. You're stable, maybe. Zrozumiałe. Czy my jakoś uczestniczyłyśmy w tej samej klasie? No, to nie zupełnie to. Dziewięć okręgów. Dziewiąty okrąg. Nie jest dziewięć, tylko dziewiąty okrąg. Ja... Trzymano mnie w dziewiątym kręgu w Ministerstwie Ciemności. Na sam dźwięk słów dziewiąty krąg przychodzi cię dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Słyszałeś plotki o tym miejscu? Watykan desperatko próbował dotrzeć do osób starszych, czy do osób... Jakich osób, co ja pierdolę? Do starszych bogów przez setki lat. A to wszystko bez żadnego pomyślnego zakończenia. Podobno wybrana grupa dzieci, które uważano za naturalnie obdarzone talentem, były przekazywane do istot nieziemskich. Byli zamknięci w dziewiątym kręgu, gdzie ich ciała usychały w starożytnym rytuale, aby utrzymać świadomości od starszych bogów. Wszystko bez żadnego szczęścia, w sensie bez dobrego zakończenia pomyślunku. Więc nie uczyłam się z tobą. To nie było tak. Piąty krąg jest prawdziwy. Czy ty podążyłaś za mną? Is that your excuse? To twoja wymówka? Źle ci było w tym piątym kręgu. Nie skrzywdzisz już nikogo więcej, prawda? Zaatakuj ją. Dobra, moi drodzy, porozmawiamy sobie z nią oczywiście w następnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. No a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Firenhanger 2 Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.